rodzaju ryzyka plus dyspozycyjność. I mam pytanie do pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana wicepremiera Schetyny. Jak po pierwsze o stosunek rządu do tej poprawki, po drugie o to, strażników miejskich dotyczyła, po trzecie, czy przy ewentualnym przyjęciu tej poprawki mogłaby istnieć dalej policja, straż pożarna, straż więzienna, i po czwarte, ja pamiętam zeszłą kadencję, kiedy Platforma Obywatelska w debacie budżetowej zgłaszała poprawkę de facto likwidującą Biuro Ochrony Rządu. I czy pan minister nie uważa, że ta poprawka jest co najmniej tak samo antypaństwowa jak tamta? I ja się dziwię, czy można by za nią głosować, jeśli ma się na względzie i troszczy się o bezpieczeństwo obywateli, o policję, o straż graniczną, o straż więzienną, którą przecież ta przyjęcie tej poprawki od strony finansowej by likwidowało. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Proszę bardzo, odpowiedzi udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Adam Rafacki. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Tak się składa, że tą poprawkę składał Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwość. Przyjęcie tej poprawki skutkowałoby tym, że rzeczywiście strażnicy miejscy gminni byliby pracownikami, których dotyczy kodeks pracy, a nabywaliby uprawnienia emerytalne, tak jak funkcjonariusze innych służb, którzy już w ślubowaniu ryzykują wykonywać czynności, narażając życie i zdrowie. Stanowisko rządu jest jednoznacznie negatywne i jesteśmy przeciwni przyjęciu tych uprawnień emerytalnych służb mundurowych dla straży gminnych. Przeciwni dlatego, że zupełnie inny zakres obowiązków wymagany jest od strażników miejskich gminnych, zupełnie inny od funkcjonariuszy służb państwowych. Straże miejskie gminne są jednostkami powoływanymi fakultatywnie przez samorządy, a więc w jednym powiecie, w jednej gminie mogą być, w innej nie muszą. Natomiast służby państwowe działają na terenie całego państwa zgodnie ze swoją pragmatyką, narażając życie i zdrowie. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni poszerzaniu o kolejne grupy zawodowe, grupy ludzi, którzy korzystają z uprawnień służb mundurowych, z emerytalnych uprawnień służb mundurowych. Stąd cieszę się, że pan premier, bardzo konsekwentnie, realizuje swoje stanowisko, które również dwa lata temu zaakcentował, że nie ma mowy o poszerzeniu uprawnień emerytalnych o kolejne grupy, w tym również straże gminne. Rząd jednoznacznie też tak utrzymuje i takie stanowisko podtrzymuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Z tego czasu, proszę państwa, byłem posłem sprawozdawcą komisji przy ustawie o emeryturach służb mundurowych. I taką miałem refleksję, że wtedy była to ustawa adresowana do bardzo wąskiego grona. W tej chwili sam tytuł już ustawy wymaga praktycznie czytania przez 2 minuty. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 2, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 414 posłów, za oddano 128 głosów, przeciw 278, 8 osób wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. Przystępujemy zatem do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o policji oraz ustawy prawo o ruchu drogowym w brzmieniu proponowanym przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 419 posłów, za oddano 267 głosów, przeciw 14,
138 osób wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na tym kończymy, proszę Państwa, dzisiejszy blok głosowań. Reszta jutro, 2 minuty przerwy technicznej.